Pański dorobek twórczy, chociażby tylko dotyczący filmów, jest dosyć obfity i jest co pokazywać, co oglądać i o czym rozmawiać, ale też niezależnie od filmów, że tak powiem, z racji doświadczenia życiowego, zawodowego, no, możemy tylko korzystać z tego, jeżeli Pan będzie naszym gościem w klubie. Jaką przyjmujemy koncepcję? Najpierw coś pogadamy, czy najpierw oglądamy, a potem rozmawiamy? Jak pan uważa, ja sądzę, że takie kardynalne rzeczy moglibyśmy opowiedzieć na początku. Oczywiście dziękuję za dobre słowo na początek. Tak. I bardzo miło, jak zawsze, spotkać się z Państwem. Będziemy mówić o jednej rodzinie, o losie jednej rodziny, która była deportowana na wschód. I tutaj należy się tytułem wstępu opisanie tego całego zjawiska, dlatego że, no, jak Państwo wiecie, nie było komu i nie było okoliczności, żeby szczególnie ten problem deportacji na wschód badać. W związku z tym mamy najróżniejsze na ten temat teorie, a co gorsza, nawet dane i dane liczbowe. Parę lat temu ośrodek Karta, to jest taki ośrodek studiów wschodnich, ogłosił na podstawie listów przewozowych sowieckich liczbę deportowanych na wschód. I oni doliczyli tam 320 tysięcy ludzi. Na jakiej podstawie? Otóż według regulaminów, jak to w komunizmie wszystko było opisane, mniejsza o praktykę, ale na papierze wszystko miał być porządek. W związku z tym była jakaś tam norma, że jedna drużyna taka transportowa, która konwojowa, taki oddział konwojowy, może tam konwojować ileś tam wagonów, prawda? A w każdym wagonie według regulaminu było 25 osób. Tak było to w normie napisane. No zatem pomnożono ilość tych drużyn konwojowych przez ilość wagonów razy 25 i wyszło 320 tysięcy. Otóż wszystkim chciałbym wygłosić taką metodologiczną dla historyka uwagę, którą nam wpajał. Chciałem tu zwrócić uwagę, że jest tu moja żona, to jest moja latarnia życiowa, to znaczy jak to latarnia, w razie czego można się oprzeć, a zawsze wskazuje drogę, świeci i wskazuje drogę. Więc jeżeli jestem, gdzie jestem, to dzięki mojej małżonce, ciągle biednej, jedynej, wszystkie moje wady i wszystkie moje życiowe, że tak powiem, klęski spadały na nią, więc dlatego biedna. W każdym razie studiowaliśmy razem trochę obok Andrzeja tutaj obecnego, Kręciocha. No i nasz profesor mówił, że jeżeli nie znaleziono dotąd dokumentu o śmierci biskupa Iwo Odrowąża, to nie znaczy, że Iwo Odrowąż żyje, a żył w XII wieku. Więc jeżeli nie ma w dokumentach sowieckich, że deportowano 1,5 czy 2 miliony, to nie znaczy, że tak nie było. To, że są dokumenty, które świadczą o czymś tam, to nie znaczy, że nie było innych dokumentów, po pierwsze, a po drugie, bardzo dziękuję, przepraszam za kłopot. A po drugie, trzeba te dokumenty weryfikować życiem, bo prawdę mówiąc, ja działałem trochę w Związku Sybiraków i przeczytałem dziesiątki wspomnień i różnych not na ten temat i opracowań i tylko w jednym miejscu spotkałem informację, że w pociągu, w wagonie było 25 osób. Zwykle w tym wagonie było 50, 60, 70 i więcej osób. Więc to po pierwsze, ten mnożnik przez 25 jest fałszywy. Ale po drugie, liczy się w tym rachunku, ujmuje się trzy główne deportacje. To znaczy deportacja pierwsza z lutego 40 roku oraz dwie deportacje 41 roku.
tymczasem deportacje trwały bez przerwy. To były wielkie akcje nakierowane na szczególne wybrane grupy ludzi. To byli na przykład rodziny wszystkich oficerów z Katynia, prawda? Kilkanaście tysięcy rodzin, którzy mogliby ewentualnie szukać tych już zamordowanych oficerów, były deportowane od razu w lutym. Były nakierowane te deportacje na leśników, ludzi, którzy mogli, że tak powiem, organizować jakiś opór, coś takiego. I tak dalej. Więc te wszystkie kategorie, szczególnie uwzględniane w tych rozdzielnikach sowieckich, mieściły się w tych trzech deportacjach. Ale bez przerwy trwały aresztowania, bez przerwy trwały śledztwa, rozstrzeliwania i bez przerwy wysyłano mniejsze partie. Także ja się skłaniam do tych danych, które ogłosił w 1943 roku rząd w Londynie, że tych deportowanych było około 1 700 000. Nie można też odtworzyć tego zjawiska ex post, dlatego że na przykład w najcięższą zimę 1941 na drugi, no połowa niemal tych deportowanych wymarła. Gdzieś na lesopowałach, w jakichś ziemiankach i nieprzygotowanych obozowiskach. W związku z tym rzecz jest trudna i należy brać pod uwagę to, że ubytek ludności Polaków, bo to znowu jest jeszcze osobny problem, czy się liczy obywateli polskich, wśród których byli Żydzi i Ukraińcy, Białorusini i Litwini, czy też się liczy etnicznych Polaków. W związku z tym to znowu trzeba by długo mówić o tym, jak to się rozkładało. Oczywiście lwią część stanowili etniczni Polacy jako element najbardziej niebezpieczny i potencjalnie przeszkadzający w zamiarach, które dopełniły się w 1945 roku i potem przez pół wieku. Więc to jest taka uwaga wstępna. Oczywiście nie dotykamy tu na razie i te wszystkie liczby, o których mówiłem, dotyczą deportacji z tych pierwszej okupacji sowieckiej 1939-1941 do lipca. Jak wiadomo, Niemcy uderzyły na Rosję w czerwcu, przerywając czwartą deportację, która już była już na przykład w Jedwabnym. O, z Jedwabnego już jechały furmanki z Polakami do Łomży, furmanki powożone i pod strażą żydowskich milicjantów konwojowali Polaków do Łomży na kolej, żeby ich deportować, no i zderzyli się, prawda, z ofensywą niemiecką. Więc ta deportacja nie doszła do skutku. Więc takie to były zjawiska. Tu mamy do czynienia z kolejną fazą deportacji, która w ogóle nie jest liczbowo ujęta, dlatego że już władze polskie, podziemne nawet, nie mogły tego zjawiska obserwować i jakoś tam szacować i obliczać. To znaczy chodzi o deportacje, które odbyły się po 1944 roku. Wiadomo, że deportowano żołnierzy AK, prawda, których nie zamordowano od razu, których nie dało się wcielić do armii Wandy Wasilewskiej, jak wtedy mówiono, czyli do późniejszego Ludowego Wojska Polskiego. No więc deportowano na wschód. Ale to tylko dotyczyło żołnierzy AK. I to zjawisko dotyczy co najmniej 150 tysięcy. Natomiast deportowano również Polaków, którzy pozostali na tym terenie po wszystkich deportacjach, potem niemieckich, prawda, i gwałtach ukraińskich i tak dalej. No więc tu mamy wypadek szczególny. No i się okaże, że co prawda było to, spotykał ich los typowy dla Polaków, ale w natężeniu dość wyjątkowym. I jeśli mogę, to zapraszam na film. Wiedziało w górę. Reszta nie pamiętam, nie wiedziało nic. Byłem ranny, a nie wiem, kto mnie podebrał, jak było, jak to się upamiętałem.
Nadon Basią Szpitalu. Kremlin. Umowa Sikorski, Majski uzyskuje najwyższą aprobatę. Podpisują premier i wóz naczelny generał Władysław Sikorski. Nie wiem, jak to się stało, ale tam na początku filmu zauważyłem rozjazd między komentarzem a obrazkiem. Tam, gdzie mowa jest o kombinacie, widać pomnik Wandy. No, coś tam się podziało, już nie pamiętam, co tam wypadło. W każdym razie, no jakoś widzę, dało się obejrzeć. Tu jedna uwaga, mianowicie tak skrótowo zostało powiedziane jednym zdaniem, że oni byli bici w Irkucku, żeby podpisali obywatelstwo radzieckie. Nie dało się. To znaczy oni tam lali jego i mówili, że żona już się zgodziła, więc po co on się dureń upiera, prawda? Potem bito żonę i mówili, że mąż się zgodził, więc... No ale oni wytrwali. Natomiast dramat polegał na tym i oni wszyscy, którzy złożyli się, pieniądze złożyli i pomogli im się spakować i wyjechać, to byli ci, którzy niestety podpisali zgodę na przyjęcie obywatelstwa sowieckiego i już wtedy, w 1956-1957 roku, nie mogli wrócić. W materiałach pamiętnikarskich są opisy, ile było samobójstw w związku z tym, jak się okazało, że przez ten papierek jeden, przez podpis, nie mogą wrócić do Polski i okazywało się, że muszą zostać już tam na zawsze, no to ludzie odbierali sobie życie. Zdarzało się. No i tak by chciało się powiedzieć, że ten duch w narodzie buduje się przez takich ludzi. Proszę bardzo. Ja miałem właśnie taki przypadek w Łodzi, taki pani Irena Charytonowicz, to jest panińskie nazwisko, pseudonim Jaskółka, żołnierz Irańskiej Armii Krajowej. Po wyjściu z łagru, z sześcioletniego łagru, była torturowana, żeby podpisać obywatelstwo radzieckie. I podpisała to obywatelstwo radzieckie. Następnie jednak udało jej się przyjechać na wycieczkę do Polski. Tu wyszła za mąż. Jej mąż musiał się zobowiązać, że będzie o nią dbał, że będzie dla niej dobry. Podobnego zobowiązania, jeżeli jakaś prawda obywatelka rosyjska, znaczy obywatelka polska by wychodziła od Rosjanina, by nie wymagano. I została już tutaj w Łodzi. Następnie brała udział w akcji pomocy internowanym też po latach. Między innymi moją rodziną się opiekowała. I w 1956 roku władze PRL ku mojemu zdumieniu stwierdziły, że jej obywatelstwo polskie nigdy nie uległo przerwaniu. Potwierdziły i nie to, że przywróciły jej obywatelstwo, bo to byłby dyskonat. Potwierdziły nieprzerwane istnienie obywatelstwa polskiego. To tyle chciałem jeszcze powiedzieć. Ja działałem przez jakiś czas w towarzyszeniu, no to się nazywa teraz Wspólnota Polska, dawniej Polonia, więc działałem już w tej Wspólnocie Polskiej po 90 roku. No i przez 2 lata w naszym oddziale tu krakowskim walczyliśmy przede wszystkim z własnym zarządem, bo zarząd składał się głównie z czołówki, z tygodnika, pani Henelowa, pan Kozłowski, pan Koj, pan poseł Zdrada, czyli no, nie chcę nikogo ranić, ale Unia Wolności. I ponieważ pani premier Suchocka na zjeździe, pierwszym takim wielkim, jedynym zjeździe Polonii oraz emigracji, który się odbył w Krakowie w 1993 roku, walne zebranie było w Teatrze Słowackiego,
tam ekskatedra powiedziała, że państwo polskie jest zbyt biedne, żeby sprowadzić Polaków ze Związku Radzieckiego. I w związku z tym zarząd tego towarzystwa torpedował wszelakie wnioski, żeby przynajmniej to stowarzyszenie upominało się o tych Polaków. Mnie wydaje się, że tych z Zabuga powinniśmy wzmacniać na różne sposoby ekonomiczne, żeby oni tam trwali. Natomiast tych rozsianych po Syberii i Kazachstanie powinniśmy sprowadzić do Polski. Wszystkich, którzy chcą. To nie jest takie proste. Myśmy mieli kontakt z takimi paniami. Przyjechało tu kiedyś 24 panie z Kazachstanu i one miały problem, czy gdyby się otworzyła możliwość powrotu, czy oni mogą porzucić prochy swoich bliskich. Więc przepraszam, ja się wzruszam trochę, jak o tym mówię. Otóż raz udało się taki wniosek przegłosować w Krakowie, ale przepadł na walnym zebraniu, na walnym zjeździe w Pułtusku, gdzie cała tam stowarzyszenie się zebrało. Więc na następny rok pojechałem ja jako taki pyskacz, bezczelny cham. Pojechałem o to zawalczyć. No i też przy pomocy oczywiście aplauzu i awantury większości przyjęto ten mój wniosek, ale oczywiście potem się okazało, opublikowano uchwały tego zjazdu i ten wniosek, który żądał, żeby przywrócić wszystkim, obywatelstwo wszystkim, którzy utracili je wbrew swojej woli. Taki był wniosek. Nie chodzi o powrót i tak dalej, to jest druga sprawa, ale przede wszystkim przywrócić obywatelstwo. I tym, których pozbawiła PRL na Zachodzie i tym, którzy właśnie musieli zrezygnować z obywatelstwa na Wschodzie. No ale oczywiście wniosek został złagodzony, zachmęcony, no i tak zostało niestety. Tak zostało niestety. I to jest miara naszego upodlenia, dlatego że właśnie jak pan słusznie uważa, no w 1945-1946 roku, no to Sowietom zależało, żeby się pozbyć Polaków jak najwięcej, więc to było proste. Ale to, że się ten rząd upomniał po 1956, to już jest zasługa. No ci czerwoni mieli poczucie nieprawowitości ich władzy, swojej władzy. W związku z tym wykonywali takie gesty, żeby jakoś legitymizować tą swoją władzę. No teraz mamy taką władzę, która uważa, że jest prawowita, w związku z tym nic nie musi i nic nie może i nic nie robi. Hańba. Gorzej niż PRL z większą godnością tutaj w tej akurat sprawie się zapowiada. Ale to był 56-57 rok, prawda? Tak. Sam widziałem taki dokument stwierdzający nieprzerwane istnienie obywatelstwa polskiego właśnie. Byłem zdumiony, że to w PRL, prawda? No tak się udawało. Czy świętej pamięci Maciej Płażyński zaczął jako marszałek Senatu, z racji tej, że Senat się opiekuje Polonią? Nie, on nie był marszałkiem Senatu. On był senatorem i prezesem Towarzystwa Wspólnota Polska. On zaczął czynić jakieś działania i śmierć stanęła. On zaczął pracować nad ustawą sejmową, która by uregulowała, to znaczy do tej pory te dokumenty przerzucały jakby odpowiedzialność oraz odpowiedzialność również materialną na samorządy. No w związku z tym była tu taka pani w Krakowie, pani Ślusarek albo Ślusarska, która na przykład załatwiła, że gmina Niepołomice przyjęła 5 rodzin. Wyremontowano jakieś tam mieszkania. No losy były różne, bo nie było pracy, no i tak dalej. Więc to jest, gminy są po prostu za słabe. Ja pisałem taki memoriał do tej właśnie wspólnoty, że skoro mamy 1 000 000 hektarów porzuconej ziemi na wschodzie i 2 000 000 popegeerowskich gruntów na zachodzie, to w takim razie ci ludzie, na przykład w Kazachstanie, bo to jest najbardziej
wyrazista grupa, około 100 tysięcy Polaków, znaczy tam ich jest dużo więcej, ale około 100 tysięcy deklarowała chęć powrotu. Więc skoro oni żyją z tak zwanych działek przyzagrodowych od czasów Breżniewa, przy kołchozach, sowchozach wolno było tym robotnikom, członkom tych spółdzielni mieć działki przyzagrodowe, które dochodziły miejscami do 1,5 hektara. I oni odpracowywali tam te 8 czy 10 godzin w tych państwowych gospodarstwach, a potem wieczorami, rankami, nocami, świętami obrabiali te 1,5 hektara i z tego de facto żyli. I to dotyczy zarówno tych Polaków na Białorusi czy na Ukrainie, jak i Polaków w Kazachstanie. Myśmy właśnie przyjmowali te kobiety z Kazachstanu, one opowiadały, jak to przyjechał, bo wolny Kazachstan chce wrócić do swojej dawnej kultury. Znaczy okazuje się, że na tych przestrzeniach tam 7 razy większych od Polski te rody koczownicze, rody kazachskie zachowały pamięć o swoich rodowych granicach. Tam każdy klan rodowy miał kawał tam, nie wiem, 100 hektarów czy 1000 hektarów pastwisko, gdzie tam hodowali ileś tam tysięcy tych owiec, wielbłądów i tak dalej. I oni do tego wracają. I przyjechał jakiś komisarz z ministerstwa, żeby zlikwidować spółdzielnię produkcyjną. Tam jeszcze było 200 krów i jakieś tam warzywne grunty. I te Polki założyły strajk głodowy w obronie tej spółdzielni, która im nie płaciła, Boże broń, za pracę. Natomiast miały stamtąd mleko dla dzieci. Miały stamtąd jarzyny, po prostu broniły tego kołchozu, ale to jest miara tego, co ich tam czeka, że Kazachowie wrócą do tej swojej pasterskiej kultury i oni, te ziemie nigdy od początku świata nie były orane, uprawiane i tak dalej. No i teraz znowu tak pewnie będzie, tym bardziej, że mają ropę, w związku z tym nie muszą, że tak powiem, dbać o wyżywienie narodu, bo kupią sobie wszystko za tą ropę. No a będą sobie hodować, prawda, te swoje owce i konie i wielbłądy. Więc ci ludzie, gdyby dostali minimalną pomoc, mogliby te 2 miliony hektarów ziemi zagospodarować własnymi rękami. Bez większych nakładów. Ale prawda? My je sprzedajemy teraz. No. Później. No więc między innymi również o to chodzi. Jak pamiętamy, niedawno był strajk rolników w Szczecińskim, prawda? Bo przez podstawione niby przez polskich obywateli Niemcy kupują. Nikt tego zjawiska nie jest w stanie określić. MSW niby to monitoruje i twierdzą, że tam 25 tysięcy hektarów zostało sprzedane, a może 180. No, W każdym razie zobaczymy, jak to się okaże w praniu. Przy następnym etapie integracji z Unią Europejską, jak wiecie Państwo, myśmy wywalczyli okres przejściowy 13 lat w ograniczeniu handlu ziemią. Więc niedługo, od 2004 roku, te 13 lat minie i wtedy już legalnie będą mogli Niemcy to wykupić. Mnie tłumaczył Moczulski, ten twórca KPN-u, że to są bzdurne obawy, bo od 200 lat Niemcy odpływają na zachód. Rzeczywiście tak jest. Z Prus odpływali, z Pomorza naszego. Ponieważ te zachodnie rejony były bardziej uprzemysłowione, wyższy standard i tak dalej, a tu były tereny rolnicze, no to Niemcy rzeczywiście przesuwali się na zachód. No ale po pierwsze, Niemcy znowu mają ponad 80 milionów ludzi, to po pierwsze. Ale po drugie, to jest kwestia ich ambicji oraz kwestia ich dalekosiężnego interesu. Nigdy nie zrezygnowali, proszę zwrócić uwagę, że mamy z nimi układ o dobrym sąsiedztwie. Przy czym, jak ten układ podpisał Mazowiecki jednego dnia, to na drugi dzień Bundestag podjął decyzję, że ten układ nie dotyczy prywatnego posiadania Niemców na wschodzie. Po kolejnych tam uściśleniach i innych umowach
znowu była uchwała Bundestagu, że to nie dotyczy posiadania obywateli niemieckich. Czyli ciągle i najwyższe władze niemieckie podtrzymują to, że ich pretensje do tych terenów nie wygasły. Że to niby obywatele mają prawo, prawda? Przecież tam jest takie zjawisko, że wszyscy, którzy tak zwani wypędzeni, dostawali od rządu Bundesrepubliki odszkodowania. I znany jest przypadek, jak pewna pani fryzjerka skądinąd emerytowana w RFN-ie została wezwana przez Ministerstwo Finansów, żeby zwróciła to odszkodowanie, bo skoro ona dostała odszkodowanie za dom w Bytomiu, a Polska weszła do Unii Europejskiej i są warunki prawne do odzyskania tej kamienicy, to ona niech się stara o swój majątek w Bytomiu, a niech rządowi zwróci odszkodowanie, które pobrała. I to jest zjawisko, które narasta. No i stąd mamy takie procesy, prawda, i na Mazurach, i w innych miejscach, że tego się nie nagłaśnia. Takimi efektami, jak efekty są? No, czy sądy polskie przyznają te majątki? Oczywiście, że tak. Tym Niemcom, podobno Niemcom. Księgi są. Księgi wieczyste jest. No, nie zostało dopełnione przez jeszcze za czasów PRL-u. No tak, ale teraz też mieli to przeprowadzić wszystkie gminy. A proszę zwrócić uwagę, jak to Niemcy ochoczo, jak była taka powódź stulecia i zalało wszystkie archiwa we Wrocławiu, to instytuty odpowiednie, niemieckie, zgłosiły się ochoczo z propozycją prywatnej, znaczy nieodpłatnej konserwacji wszystkich archiwów wrocławskich. Czyli na nowo, że tak powiem, odtworzono te księgi, stan posiadania i tak dalej. Także to jest stałe działanie i wszystko oczywiście zależy, jak to się dalej rozwinie, ale w każdym razie sytuacja nie jest ani tak jasna, ani bezpieczna, jakby się mogło wydawać. To znaczy, nie tyle jakby się wydawało, tylko jak nazwa niedawna zupełnie przekonywano. Jeśli można, to bo dotknąłeś tego tematu niemieckiego, niemieckich wypędzonych, ale z tego co pamiętam, to masz jakiś film poświęcony polskim wypędzonym. Tak, tak. Polska pomoże ci kiedyś w przyszłości. Proszę bardzo. Możemy natychmiast obejrzeć. A nie, chyba nie mam tego przy sobie. A nie, mam. Kto kogo wypędzał? Proszę Państwa, pani Steinbach, podchodząc do, projektując ten Instytut Wypędzeń w Berlinie, zwróciła się do naukowców, uczonych niemieckich, celem stworzenia naukowej podstawy do tego instytutu. No i powstał taki dokument, z którego wynika po pierwsze, że tam jest taka tabelka, gdzie jest kraj, z którego wypędzono, kogo wypędzono, prawda, i kto jest winien temu wypędzeniu. No więc tam jest Związek Radziecki, jest Rosja, jest Czechosłowacja, Węgry, Jugosławia, Słowenia i tak dalej. I w wypadku Polski, ponieważ nasza sytuacja się zmieniała, w związku z tym nie ma państwa polskiego, tylko są Polacy. Więc Polacy wypędzili z Prus wschodnich oraz z tego pasa zachodniego 8,5 miliona Niemców, z czego 1,5 miliona zamordowano. Taka jest naukowa, że tak powiem, przesłanka tego Instytutu Wypędzeń. Ale na przykład w innej rubryce okazuje się, że Niemców z Bezarabii wypędziliśmy 320 tysięcy. Jak to Polacy wypędzili do spółki ze Związkiem Radzieckim? Wypędziliśmy 321 tysięcy, tak to dokładnie jest wyliczone, Niemców. No jak to? My w Bezarabii wypędzaliśmy Niemców? Otóż rzecz polega na tym, że w czasie okupacji
wysiedlono 100 tysięcy osób z Zamojszczyzny, Polaków, i nasadzono tam nie 100 tysięcy, ale kilkadziesiąt tysięcy właśnie Niemców z Bezarabii. Na Żywiecczyźnie wypędzono 25 tysięcy górali żywieckich i osadzono kilkanaście tysięcy kolonistów niemieckich, właśnie z Siedmiogrodu, z Ukrainy i tak dalej. Na podstawie umowy między Hitlerem a Stalinem, Hitler miał, no wszyscy Niemcy mieli, że tak powiem, kompleks krwi niemieckiej. Więc doszli do wniosku, że trzeba tą krew niemiecką skonsolidować, bo wtedy będą mogli panować nad Europą. Musi być 120 milionów Niemców. I zaczęli ściągać. Dobrowolnie na podstawie umowy z Sowietami ściągnięto Niemców z Prybałtyki, Litwa, Łotwa, Estonia, prawda, i z Ukrainy, jak również z Siedmiogrodu i innych państw. I tych nasadzono, zapraszano ich do hajmatu. I okazywało się, że tym hajmatem nie jest Saksonia czy Turyngia, tylko że to jest Zamojszczyzna, czy Oświęcimskie, czy Żywiecczyzna. Przecież w Poznańskim osiedlono kilkadziesiąt tysięcy właśnie tych Bałtów, Niemców z Prybałtyki, gdzie po prostu no, ich skupiono w obozie pod Łodzią, tak. No i wożono ich. Taki przyjeżdżał, taki Niemiec. A co pan robił? A ja miałem hotel w Rydze. Aha, no to proszę bardzo, to wchodzimy do hotelu w Poznaniu. Podoba się panu, proszę bardzo. Hotelarz polski, do wagonu i pod siedlce. Tak jak stał. Łyżki, gotowa strawa na stole, to zostawało wszystko. Pościel, za przeproszeniem, bielizna, gacie, wszystko. I to dostawał Niemiec z Prybałtyki. Tak było z majątkami i również z normalnymi gospodarstwami chłopskimi. No więc dokonano takiej operacji, po czym oczywiście pod naciskiem Armii Czerwonej ci wszyscy Niemcy wiali, jak państwo pamiętacie, Horst Keller, prezydent, poprzedni prezydent Bundesrepubliki, urodził się w Skierbieszowie pod Zamościem. To jest taka pierwsza wieś, która była opróżniona z Polaków, dokładnie w nocy 28 listopada 1942 roku. I na ich miejsce to było tak zorganizowane, że oni byli tam gdzieś o 4, 5 rano zgromadzeni przed szkołą, ufundowaną notabene przez prezydenta Mościckiego, bo tam mieli dwór. Tak, tam ich zgromadzono i na furmanki i wieziono ich bocznymi drogami do Zamościa, do obozu przejściowego, bo główną drogą z Zamościa jechał konwój samochodów, na którym wieziono tych Niemców z Siedmiogrodu, z Mołdawii i tak dalej. Także już rannego udoju dokonywali Niemcy. Im nie wolno było niczego zabrać, poza tam ciepłą odzieżą, coś tam, jakiś tobołek do ręki i tyle. W Poznaniu wolno było zabrać 200 zł. W Gdyni, gdzie były pierwsze wypędzenia od razu jeszcze we wrześniu, 28 września się zaczęło, wolno było zabrać tylko 20 zł. Żadnych kosztowności, żadnych mebli, niczego. To co do ręki, do wagonu,